Cześć, witajcie moi drodzy. Niemalże chwilę temu, no dobra, trochę taką dłuższą chwilę, ale dopiero co wróciłem z premiery nowych smartfonów Poco i przywiozłem z niej jeszcze zapakowanego, pachnącego świeżością, nowością Poco X6. I zanim zobaczycie na tym kanale właściwą recenzję tego smartfonu, może na gorąco zajrzymy do tego opakowania, odpieczętuję go przy Was i pokażę Wam, co kryje się w tym pudełku, bo coś mi się zdaje, że tam jest całkiem na bogato. Słowo się rzekło, zatem otwieramy pudełko z naszym Poco X6. Tutaj ciężkie narzędzie musi pójść w ruch. Nie będę się szarpał z tą folią. Wiecie co, dawno nie robiłem żadnego unboxingu, więc wybaczcie, jak będzie jakiś kiks, a założę się, że będzie. W każdym razie zaglądamy do pudełka. Tradycyjnie dla Poco mamy na początek taką tekturową przekładeczkę i w niej znajdziemy igłę do otwierania, oczywistą makulaturkę. O, i już na dzień dobry fajna rzecz, bo mamy do kompletu pokrowiec. Pokrowiec, słuchajcie, mega fajny, bo matowy, ładnie wyglądający. To jest silikon, taki prosty, niedrogi, ale fajne jest to, że to nie jest taki zwykły, przezroczysty silikon, który to zaraz pożółknie tam po pół roku użytkowania. No to Wam nie pożółknie, będzie wyglądać dobrze i świeżo. No i mamy tutaj telefonik i cóż o nim się dowiadujemy na dzień dobry. Snapdragon 7S drugiej generacji. Fajny wyświetlaczek AMOLEDowy, 120 Hz, to jak widzicie już zostało napisane. To ja Wam jeszcze podpowiem, że jego szczytowa jasność to 1800 nitów. A rozdziałka to 2712x1220 pikseli. Do tego mamy 12-bitową paletę kolorów, a na wierzchu szkło Corning Gorilla Glass Victus. W ekranie jest otworek na 16-megowy aparacik do selfie. Z tyłu, jak widzimy, od razu mamy na dzień dobry też pokazane 64-megowy aparat z optyczną stabilizacją obrazu. Bateria 5100, czyli troszeczkę ponad standardzik i 67-watowe ładowanie. Dobra, otwieramy tą folikę, nie czekamy, zrywamy dziadostwo. O, patrzcie, przypadł mi telefon w kolorze niebieskim, skubany, błyszczy się. No jest śliczny, ale robienie przebitek do recenzji to będzie koszmar po prostu, bo ten telefon nie dość, że będzie odbijał wszystko, co się tutaj będzie działo wokół, to jeszcze do tego będzie się strasznie brudził. Bardzo szybko spróbujemy. No, patrzcie, palcuje się bardzo ochoczo, no i w sumie wiemy, dlaczego ten pokrowiec do niego dołożono. Oprawka aparatu tradycyjnie dosyć duża. Z logotypem Poco, tutaj ta część wystaje, diodka LED, no i moi drodzy, trzy aparaty, bo o jednym już powiedziałem, a pozostałe to 8 w roli szerokokątnego, no i 2 bida do makro. Telefon ma modne, płaskie ścianki, może się podobać. Na górze mamy nadajnik podczerwieni, no widać, że głośniki stereo są i jest też, moi drodzy, mini jack. No to brawo, brawo dla Poco. Tutaj lewy bok zupełnie gładziutki. Na dole, no wiadomo, głośnik, USB-C, no i szufladka na karty. Może zajrzyjmy, jaka to szufladka jest. Czy tam jest hybryda, czy tam jest dual SIM, wiecie co? Ja nie wiem, bo nawet nie spojrzałem na metkę, powiem Wam szczerze. No dobra, wziąłem igiełkę, otworzyłem, no i niestety takie trochę może małe rozczarowanko, bo niestety tylko dual SIM, nie ma miejsca na microSD, ale widzimy uszczeleczkę. Ta uszczeleczka jest nie bez powodu, bo ten telefon ma ochronę przed wilgocią w stopniu IP54, czyli taką awaryjną, powiedzmy to, na pewno nie należy z nim wskakiwać do basenu, zresztą chyba z każdym telefonem lepiej nie wskakiwać, bo w basenie jest chemia. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Wyświetlacz płaski. Jest na nim, słuchajcie, folia ochronna naklejona na start, czyli macie dobrą ochronę, bo macie i pokrowiec, i folię ochronną. Ja teraz założę ten pokrowiec, bo telefon się masakrycznie wręcz palcuje, zresztą to widzicie na filmie. Ja specjalnie go tutaj nie glancuję, żeby Wam pokazać, jak on będzie wyglądał w codziennym użytkowaniu, tak jak Wy go będziecie nosić. Musicie brać pod uwagę, że to się będzie niestety straszliwie palcowało, ale z drugiej strony design jest całkiem. Telefonik jest fajnie wyważony, dobrze leży w ręku, aparacik troszeczkę przeważa, ale bez przesady, nie dramatyzujmy. Wszystko jest na swoim miejscu. Czytnik linii papilarnych, moi drodzy, jest pod ekranem. A to wszystko z pamięciami 12 plus 256 giga kosztuje u nas 1499 zł. Pora zajrzeć jeszcze w głąb opakowania. A tutaj znajdziemy przewód USB i 67-watową ładowarkę. Ładowareczka dosyć pokaźna, taka typowa dla Xiaomi z jednym wyjściem USB dużym. Kabelek oczywiście adekwatny do tego jest, także myślę, że akurat za to można producenta pochwalić. Wszystko, co potrzebujemy, mamy na start. Przypomnę,
ładowarka, kabel, folia naklejona już na telefonie, plus całkiem sympatyczny, porządnie wykonany pokrowiec. Jakbyście chcieli, żebym coś konkretnego sprawdził w tym telefonie, to napiszcie proszę w komentarzu. Oczywiście pełna recenzja za jakiś czas na tym kanale będzie, jakżeby nie. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się przy pełnej recenzji. Servus!